Chrystus woskres. Takim właśnie pozdrowieniem Chrystus zmartwychwstał witają się w okresie wielkanocnym, w czasie świąt wielkanocnych grekokatolicy, jak również i przedstawiciele kościołów wschodnich, niekatolickich. Jest to pozdrowienie, które brzmi, śpiewane, mówione w czasie samych świąt, w okresie zaraz poświątecznym, pierwszego tygodnia, ale również aż do wniebowstąpienia Pańskiego. W tym roku Pascha, Zmartwychwstanie Pańskie jest u nas szczególne. Mianowicie przeżywamy je razem z całym Kościołem, wschodnim i zachodnim, z katolikami wschodnimi, zachodnimi, z ewangelikami, z prawosławnymi. Wiąże się to z tym, że w tym roku święta według kalendarza juliańskiego i kalendarza gregoriańskiego, te święta nieruchome, schodzą się. To się zdarza raz na jakiś czas. Następna taka okazja będzie dopiero w 2025 roku, a później w 2028 roku. Także w tym roku jest to szczególny okres, tym bardziej, że rok temu świętowaliśmy te święta 5 tygodni później. Jesteśmy już po Wielkim Poście, po tym szczególnym okresie modlitwy, kontemplacji, pokuty, zastanowienia nad swoim życiem, nad swoimi grzechami, nad swoją wędrówką ku Chrystusowi, ku Bogu. Jesteśmy w okresie Wielkiego Tygodnia. W tym okresie wystawiamy grób pański. Podobnie jak w Kościele Łacińskim, ale trochę jednak inaczej. U nas centralne miejsce zajmuje całun, ikona, na której przedstawiony jest Chrystus położony w grobie. Wielki Piątek, nasi wierni przystępują do tego grobu na kolanach, całują rany Chrystusa, robią pokłony do samej ziemi, modlą się, kontemplują. Ten całun będzie tutaj znajdował się w cerkwi aż do Zmartwychwstania Pańskiego. Na początku naszych uroczystości wielkanocnych zostanie przez kapłana przeniesiony na ołtarz. I tam właśnie będzie przebywał przez 40 dni, aż do wniebowstąpienia. Na tym całunie, na płaszczanyci, będzie sprawowana liturgia. To jest taki głęboki symbol, że Chrystus zmartwychwstał, że już nie jest w grobie, ale jest w chwale Boga Ojca, że jest na ołtarzu, na tym ołtarzu, właśnie na tym całunie sprawujemy liturgię, Eucharystię. Po przeniesieniu tego całunu na ołtarz rozpoczynamy uroczystości wielkanocne, najpierw jucznię wielkanocną. Wszyscy znajdujący się w cerkwi wychodzą na zewnątrz. Cerkiew zostaje pusta. Drzwi są zamknięte, wszyscy stają przed zamkniętymi drzwiami i tam pierwszy raz rozpoczynamy śpiew Chrystus woskres, Chrystus zmartwychwstał. Chrystus woskres i z mertwych, smercił smerć podolał i tym szowrobach życia dorwał. To znaczy Chrystus zmartwychwstał, pokonał śmiercią śmierć i tym, którzy są w grobach, darował życie wieczne. Krzyżem kapłan otwiera drzwi, wchodzi do tej pustej świątyni i tam niesie temu światu, który nie znał kiedyś Chrystusa zmartwychwstałego, niesie radosną wieść, że Chrystus zmartwychwstał, że my jesteśmy tymi, którzy korzystamy ze zmartwychwstania Pańskiego, tym, którzy są w grobach, darował życie wieczne. Potem śpiewamy przepiękną jucznię Zmartwychwstania Pańskiego, która jest zbiorem tekstów głęboko teologicznych na temat Chrystusowego Zmartwychwstania. Śpiewamy je powtarzając bardzo często ten troparion: Chrystus woskres i zmertwych, smercił smerć podolał i tym szowrowach życia darował. No tutaj świątynia, wszyscy obecni w świątyni ludzie śpiewają to z wielkim zaangażowaniem, czuć tego Ducha Bożego, ten radosny, głęboki śpiew o Zmartwychwstaniu Pańskim. W czasie tej juczni również jest poświęcany artos, chleb, który symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego. Ten chleb również jest z ikoną Zmartwychwstania Pańskiego wyłożony na ołtarzu. Później dzielimy go pośród wiernych w pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim. W czasie Eucharystii, która następuje po jutrzni, jest czytana Ewangelia nie o Zmartwychwstaniu Pańskim, ale czytany jest prolog świętego Jana.
czytamy, że na początku było Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Jest to, jeszcze raz próbuje Cerkiew ukazać, że ten, który zmartwychwstał, jest prawdziwym Słowem Bożym, istniejącym od początku, że to nie człowiek zmartwychwstał, tylko człowiek, ale Bóg w ludzkim ciele przyjął śmierć dobrowolnie, przyjął ciało, przyjął śmierć i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. To jest On, to jest to przedwiecznie istniejące Słowo Boże. I znów te śpiewy, Chrystus zmartwychwstał, Chrystos woskresi z mertwych. Tymi śpiewami rozpoczynamy w okresie wielkanocnym wszystkie nabożeństwa, kończymy wszystkie nabożeństwa. Jest to szczególny taki śpiew, którego trudno uniknąć, który musi być w czasie tych naszych wszystkich uroczystości. Dzielimy się nim radośnie. Dzielimy się nie tylko z naszymi bliskimi, którzy żyją, którzy są obok nas, ale dzielimy się również i nim z tymi, którzy odeszli. W okresie wielkanocnym chodzimy na cmentarze, idziemy do grobów i przy grobach naszych bliskich też śpiewamy ten troparion: Chrystos woskresi z mertwych, smercią smerć podolał i tym, co w grobach życia darował. Oni są pierwszymi, którzy korzystają, mają udział w Chrystusowym zmartwychwstaniu, a więc trudno nie dzielić się radością z tymi, którzy odeszli, których kochamy. I dlatego też to jest szczególny czas, szczególny okres, szczególne przeżywanie tych świąt wielkanocnych. Są to święta, które mają taką specjalną, szczególną atmosferę, która nie powtórzy się w okresie żadnych innych świąt. W czasie tych świąt, w czasie Juczni, którą też śpiewamy przez cały tydzień, powtarzamy różne teksty, które mówią o głębokości tego święta, ale również o tym, że ono stosuje się naszego zbawienia, ale też stawia przed nami wymagania. Wymagania względem drugiego człowieka. Mamy darować, odpuścić przewinienia, grzechy wszystkim, którzy nas lubią i którzy nas nienawidzą. Bo Chrystus nas wszystkich odkupił, za nas grzesznych oddał swoje życie na śmierci, nas wszystkich wykupił i zaprasza do życia wiecznego poprzez swoje zmartwychwstanie, żebyśmy mieli również udział w Jego zmartwychwstaniu. A więc nie możemy również inaczej i my postąpić, ale również musimy darować, odpuścić wszystkie przewinienia i do wszystkich zawołać bracia w imię zmartwychwstania Chrystusowego, w imię Chrystusa zmartwychwstałego. Chcę wszystkim, którzy dzisiaj świętują Paskę, przejście, zmartwychwstanie, przejście ze śmierci do życia. Życzę, aby te święta były naprawdę bardzo, bardzo głębokie. Żeby to nie było tylko takie przeżywanie do tego nastroju, tego, co dzieje się dookoła nas, bo to będziemy słyszeć o tych świętach wszędzie, w radiu, w telewizji, na zewnątrz. A żeby to było duchowe przejście z tego życia doczesnego poprzez śmierć do życia wiecznego. Jest jeszcze jeden taki szczególny moment. Mianowicie w okresie w sobotę, w niedzielę poświęcamy Paschę, poświęcamy pokarmy. Są one podobne u nas, jak i u was, jak u łacinników. A więc jest Pascha, chleb symbolizujący Chrystusa. Są mięsne pokarmy. Jest również i nabiał, jajka, ser, masło. Ale to wszystko nawiązuje do Starego Testamentu, do tego wyjścia Izraela z Egiptu. Gdy oni wychodzili, Bóg nakazał, aby w każdej rodzinie żydowskiej zabito jagnię, aby spożywali to jagnię i aby krwią tego jagnięcia pomazać drzwi domu. Wówczas anioł śmierci, który przechodził przez Egipt, omijał domy, na których był ten znak krwi, jagnięcia. Natomiast tam, gdzie tego znaku nie było, tam ginęli pierworodni. Dlatego też my, którzy spożywamy te poświęcone pokarmy, którzy przeżywamy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, pamiętajmy, że jesteśmy właśnie tą krwią jagnięcia Chrystusa, tego nowotestamentowego jagnięcia, baranka, uratowanie od śmierci. Mamy udział w Jego życiu. A więc głębokiego, duchowego przeżywania świąt zmartwychwstania Pańskiego. Radości,
z tego, że mamy udział w Jego życiu wiecznym, radości z tego, że jesteśmy objęci Jego miłością, że zostały nam darowane wszystkie grzechy, że możemy się cieszyć z Jego zmartwychwstania, w którym jest również i nasze zmartwychwstanie. Ale także ja bym chciał zwrócić się do naszych wiernych, do grekokatolików, jak i siechodni, razem z całym światem, także i w Ukrainie, i w Polsce, i po całym świecie, w tych krajach, świętują radosną Paschu, Chrystowe Woskresienia, Wielkodnie. Bażaję wszystkim wam, drogi, żeby cały siechodniczny dzień był dniem radości. Niezależnie od tego, gdzie my żyjemy, niezależnie od tego, jaki przenosimy trudy, bidu, nieszczęścia, wygnania, czy konieczność mandrowaty po świecie, szukający dla siebie miejsca, pracy, prożytku. Bażaję, żeby to wszystko nabyło nowej radości, nowej jakości u Chrystii Woskreslomu. Bażaję, żeby my jednali się odni z odnych, żeby my prostyli jeden odnomu, żeby my razem cieszyli się z Woskresienia Chrystowego i pamiętali, że życia to nie tylko doczasność, to nie tylko chleb nasuszny, ale to także i życie wieczne. Że per za wse my powinni żyty, dumaty, staraty, żeby mati uczać u życi Chrysta Woskreslego. I tomu zaproszuję was wszystkich, buty razem z nami, w naszych cerkwach, żeby razem świadkować te Woskresienia Chrystowe, razem z tymi spiubratami spiwaty Chrystus Woskresi z mertwych, smercią smerć podolał i tym, co w robach życia darował. Niechaj ta Pascha przynosi radość, świadomość tego, że my jesteśmy wybrani krowiu Chrysta umarłego i Woskreslego. Niechaj Bóg błogosławi radosnych, błogodatnych, głębokich, duchownych, zdrowych świat Chrystowego Woskresienia. Chrystus Woskres, woistynu Woskres.